Czy uważasz się za osobę wolną od stereotypów? Myślę, że jestem osobą wolną od stereotypów. Stawiam na tą taką otwartość. Nie nadawać mi takich łatek. Myśląc empatia i wrażliwość, jakie miejsca pracy przychodzą ci do głowy? W jakichś miejscach, w których jest dużo młodych osób, z takim młodym środowiskiem. A bank? Kojarzy ci się z takim miejscem? Oj, no nie powiedziałabym tak szczerze. Tak bardzo poważnie brzmi bank. To poznaj kogoś. Kamila. Cześć, Dominik. No, pewnie zastanawiasz się, co tu robię. W sumie to tak. Gdzie mogę pracować? Czym się mogę zajmować? No, z czymś kreatywnym mi się to kojarzy. Klimat mojego pokolenia, bym powiedziała. Takie miejsce, które może przełamywać pewne schematy. Czy w ogóle wiesz, czym się zajmuje audytor? Mi się to kojarzy z jakąś księgowością. To mi się kojarzy z jakimiś cyferkami. Moja praca polega na tym, że sprawdzam, kontroluję, weryfikuję, czy wszystkie procesy w banku, gotówki w oddziale, ale też i inne procesy wewnętrzne, czy to wszystko dobrze działa. Praca w banku BNP Paribas daje mi możliwość rozmowy z wieloma ludźmi. Szanujemy tą różnorodność. Zresztą widzisz, nikt naprawdę nie zwraca uwagi na to, jak jesteś ubrany. Uważam, że powinno być to takie miejsce, w którym każdy może wyrażać siebie. To nie ma być jakiś stereotypowy garnitur. Troszkę się zdziwiłam. Jest przekrój, naprawdę. Od ludzi tak na pograniczu zetki, pod wiek emerytalny. Jesteśmy jednym teamem i gramy do jednej bramki. I ta otwartość na różnorodność sprawia, że po prostu tworzymy taką atmosferę i tak tam dobrze się pracuje, tak? Tak jak może zauważyłaś, jak rozmawiamy. Jestem bardzo empatyczną osobą, bardzo wrażliwą, ale ja się nie boję porozmawiać ze swoim przełożonym, ze swoim menadżerem i powiedzieć, że to mi się nie podoba, albo to bym chciał zmienić. Teraz bardziej zaczynam wierzyć, że faktycznie może to tak wyglądać. Brzmi to tak bardzo luźno, tak swobodnie. Podoba mi się, tak szczerze. To wzajemne zrozumienie, to jest coś takiego, myślę, najważniejszego. Jest bardzo dużo akcji wewnątrz u nas w banku. Ta tolerancja, która dla ciebie jest ważna, którą słyszałem. I widzę, że to faktycznie dla Zetek jest ważne. To widzę, że liczą się z tą różnorodnością. Ja się kompletnie nie spodziewałam. To brzmi, bardzo dobrze. Co zaskoczyło cię w pracy Dominika? Mnie to szczerze zaskoczyło, że w twojej pracy można być sobą. Myślę, że sama chciałabym tak pracować. Miejsce pełne empatii, tak to rozumiem, pełne tolerancji. Jest to bardzo blisko moich wartości, którymi się kieruję w życiu. A co oznacza dla ciebie stwierdzenie, stereotypy nie pracują? Każdy jest inny. Nie możemy tak kwalifikować ludzi. Może tam różnimy się między sobą. Nie można szufladkować ludzi. Uczyć się czegoś od osób innych od nas. Stereotypy są po prostu krzywdzące, ograniczające. Po prostu tak nas naznacza to troszeczkę. Uważam, że jest to coś po prostu złego i bardzo nas tak różnicuje. W banku BNP Paribas stereotypy nie pracują.